Hiro i gra. Star Wars Jedi Fallen Order, witajcie. Sobie tutaj zaczynamy. Chociaż ostatnio skończyłem w innym miejscu, oczywiście tutaj. Poza nagraniem, jak zginąłem wcześniej, tutaj sobie trochę pochodziłem. I tak mam nadzieję, że to się zapisało, więc pierwsze pokażę wam, że tutaj sobie... Ej, nie zaliczyło mi to. A czemu to tak się stało? Może powinienem ten... Daj na tego szczurka, bo one mi tu będą przeszkadzać. Kurde. Przecież ja tutaj... Dobra, ale wam pokażę w sumie, jak tutaj zdobyć to. No ale bo mnie tu zaraz... Zaatakuje. Nożesz ty, gnido. Ej, aha, dobra. Ale w każdym bądź razie i tak tu musiałem... Ten, bo wam pokażę, jak tam się dostać do tego. A, bo nawet tutaj mi tego nie zapisało. Tego echa. Uwaga, mikrofon przesuwam. Spalono ją, by oddać cześć pochowanemu tu mędrcowi. Bo tak, kwestia jest tego, że przez tą bramę nie przejdę, jak będę chciał z tym zniczem. Bo tutaj leci ta woda, a jak leci ta woda, to od razu... Od razu się niszczy, więc trzeba właśnie rzucić tam. I wtedy można sobie tutaj ładnie wejść na górę. No i tutaj jest chyba moc. I też akurat będę miał zwiększoną moc. No właśnie. Zabitego za kradzież ofiary na cześć mędrca. Dobra, skoro tutaj jest ogarnięte, to teraz trzeba się zająć... No właśnie. No fajnie. No fajnie. Nie wiem. Czy ja muszę się trochę rozegrać w tym, żeby to tak lepiej mi szło? Bo pierwsze zawsze dużo w sumie było początków takich, że zginąłem od razu. Chociaż ostatni odcinek był trochę tragiczny, bo dosyć więcej niż raz zginąłem. Pod koniec szczególnie. Ale dobra, aby tylko sobie przelecę szybko tam. Czy mam zdobyty ten... Ale widzę, że chyba mam zwiększoną tą moc, aby zerknę. Nic się nie świeci, więc mogę biec. Koziołek, kurde. No. Czemu go nie trafił? Dobra, tam się tłuką. Muszę tego załatwić, bo on tutaj będzie mi przeszkadzał trochę. Nie! Ajajaj. Myślałem, że co innego będzie robił. I cyk. Nie! Kurde, chciałem podskoczyć i... I go uderzyć. Dobra. Skoro tak to mamy, więc... aha. Muszę to przyciągnąć. Tutaj było ten. Muszę włączyć... Tutaj jest magnes. To już sobie ogarnąłem trochę poza odcinkiem. To mi się przyciągnie, a ja muszę zrobić wtedy taki myk. A to dlatego, że tam woda leci. Aj.
A jakbym chciał rzucić właśnie w tamtą stronę, to się niszczy. Żeby to zrobić, trzeba przerzucić tu do tego magnesu. Okej, złapało się. Tutaj sobie chwycić, przejść. No i oczywiście teraz wycelować w to, nie? Dobrze. Szkoda, że nie ma celownika. Ale się udało. I to powinno opaść na dół właśnie. No pięknie. Samo się wkulnie, czy... Muszę mu pomóc. No chyba trochę muszę pomóc. A to nie był sekret? Jakiś? Czy przejście dalej po prostu? A nie, bo... Aha, dobra, i tak chyba musiałem tutaj... I tak. No dobra, no to trzeba wejść. Oj. A. Oto jest. W końcu znalazłem nienaruszone przedstawienie tego świętego artefaktu z Zefo. Przypatrz się uważnie. To Miktrul w sanktuarium na Bogano. Widać, że coś trzyma w swej dłoni. Wnioskuję po obrazach, że obiekt ten pozwala osobie władającej mocą dostrzec tajemnicę sanktuarium. Oto klucz i przewodnik. Astrium Zefo. Tylko kto niszczy jego wyobrażenia? Czemu? Trzeba to będzie zbadać. A jednak wiem, co robić dalej. Znaleźć Astrium, o ile jeszcze istnieje. Ciekawe. Astrium. Słyszałeś o nim? Fajny robocik. Ale klucz. Tak, to rozumiem. To wiemy, co mamy znaleźć. Ciekawe, gdzie to będzie. Czy będzie trzeba... Ale fajnie. Wszystko jest połączone. Achievement. A, to chyba ja tutaj się dostanę do statku chyba. Ojej, ale daleko nie jest. Chwilowo chyba nie mam jeszcze konkretnego zadania. O! Akurat punkt medytacji. Punktów nie wiem, czy zdobyłem. Jeden mam na pewno. Dobra, sobie zobaczę, co można sobie wybrać. Używanie odblokowuje potężny cios eliminujący słabszych wrogów. Aha, to tu, dobra. Pomój. W sumie tylko chyba to mogę, nie? Przytrzymanie przyciągnięcia umożliwia kolejne przyciągnięcie i przytrzymanie większości wrogów. Pozwala też przyciągnąć dużych przeciwników. Maksymalną moc. To bym sobie też chyba wybrał, więc na razie sobie poczekam na drugi punkcik. I co? Trzeba iść dalej. Dobrze, padawanie. Oczyściłeś drogę. O czym ty mówisz? Miałam odkryć ten grobowiec. Mam to, czego potrzebowałam. Nie jesteś mi już potrzebny. Możesz to naprawić? Dzięki. Oby nowe szyfrowanie odcięło ją na dobre. Dobre to. O, coś tu mogę zrobić? No. Procesor sądy szpiegowskiej. A. Jak to jest hakować inne droidy? A to już mam coś. Tak, czułbym się dziwnie hakując innych. Ale cel jest szczytny, prawda? Tego robocika fajnie zrobili. No i co mi to daje? Hakowanie sonda szpiegowska. Kontroluje uszkodzone imperium sondy szpiegowskiej. Aha, takie buty. Aha, sondy. Odezwijmy się do modliszy. Trilla pewnie wie, gdzie są. A mówię. Łączność już działa? No,
Bez odzewu. Coś jest nie tak. Musimy wracać. Wróć do modliszki. To już wiadomo. A, to tu jestem. Tutaj był taki ten. Kogo nie ma. Myślisz, że to pułapka? Ostatnio ciągle w nie wpadaliśmy. A tutaj? Słyszysz to? Tutaj się dostanę do tego grobowca, nie? Ja bym przeszedł sobie tutaj, bo tu chyba tam coś było ciekawego. Bo tu nie miałem dostępu. Aha, ale chyba nie tu chciałem się dostać, co? A nie, tu. Dobra. Aha, okej, okay. To tu jednak. No to. Wow. Ale jest widać. Ajajaj. Chyba jestem trochę mocniejszy. Ja chciałem się dostać tutaj właśnie. No tu mogę sobie linę przyciągnąć. Oficer imperialna ukryła tu cenny relikt. Chciała go użyć, by zaskarbić sobie łaskę imperatora, ale przez swój podstęp straciła czujność. A ja tu chciałem w sumie się dostać. To jeszcze gdzie indziej. Chwila, aby sobie tam zerknę i już mnie nie ma. W każdym razie gdzieś tu i tak trzeba będzie iść, żeby się wrócić do statku. Chwila, no to tak trochę się gubię. Gdzie to jest? Tu? A i tutaj. Co tu jest ciekawego? A, skrzynia. Ej, BD, zerknij na to. Co tam masz? Zdobyty nowy materiał na miecz świetny. Jestem ciekaw, czy już mam większość tych materiałów odkryte, czy... chwila, jakby tu iść? Żeby, kurczę, się... zbyt długo nie wracać. Najlepiej by było... chyba tą windą. Może by tą windą. Żeby tą windą, kurczę to. Chyba zbytnio nie ma tutaj jak w miarę szybko to przejść. Później tu. To mi nic nie daje. Chyba, że faktycznie wrócić się tutaj, windą na dół i tutaj. No, to chyba będzie najlepsze. A, dobra, bo to, to nie to tu, nie to tu. Gdzie ja to chciałem wrócić? Kurde, ale się gubię trochę teraz. Dobrze, że jest ta mapka chociaż. Chyba tu. Bym musiał się wrócić. I tu jest ta winda? A nie, nie tu. Tylko tu. Co tu masz? Aha, to. Nie jest potrzebne, bo to już... sobie odblokowałem. O, światło zgasło. Następną misję sobie zmienię jeszcze ten
strój. Bo ten taki ubrudzony jest, jak na sumie mi się niezbyt podoba. Okej, przeciwnicy. Patrzcie tam! Ale mogę go zhakować. Będzie dla mnie. Strzelał. O, właśnie. Oż ty. Na pewno cię pokonamy. Nie, nie mogę go trafić. A tamten zginął, czy co? Damy radę. Goddammit. Tyle ci powiem. Ej, tu jest Linka. Czy ja mogę ją jakąś ten opuścić? By się przydało, ale chyba nie. Zaraz. Ale widzę, że... Widzę tam... Tu chyba mogę sobie... podjechać. Wow! To było dobre. No i chyba... No tak, i już jestem praktycznie w domku. Oczywiście tu sobie zapiszę. Nie wiem, czy właśnie zapis jest w momencie wchodzenia w tryb medytacji, czy po prostu przejścia przez to. Aha, tu czekam jeszcze na ten. Na punkcik, odpoczynek i wyjdź. Jak będę chciał kiedyś tu pozwiedzać te wszystkie tereny, no to nie wiem, czy mi się uda. Ja bym chciał tam wejść, do góry, tak. Się nie da, chyba co? Goddammit. No to winno by było tu najszybciej. Nie, chwila. Ja jestem tu. O, żeś ty. To chyba jednak nie za dobry pomysł. Nie można się teleportować albo coś. Bo teraz będzie odcinek kombinowania, jak się wrócić. Chyba jednak podjadę do góry. Z powrotem. Co? On się sam zniszczy, czy jak? No, bo tak można. No mówię, chyba najlepsze będzie wrócić się na górę. Jakoś inaczej spróbować. No nic, trzeba by się wrócić. Myślę, że zobaczymy się chyba dopiero przy statku, bo to trochę zajmie. Dojście do właśnie statku. No to co? Zobaczymy się przy statku. Zarywa cię! Tego nie unikniesz! To będzie łatwe! Nie tak się!
Tak, kurde, próbowałem się dostać do statku i trafiłem na takie coś. Hej, mały! Gdzie jesteś? Oj. Bidi? Muszę się stąd wydostać. Gdziekolwiek jestem. Coś co już z tym... mogę zrobić. Tylko nie do końca wiem co. Aha, no po prostu mogę to wyciągnąć, tak? Coś tam jest. Żeby znaleźć przejście, tak? Czy coś? To mogę podejść do tego, czy... przestawię może tutaj te, bo one mi tu chyba trochę przeszkadzają. No. Bo chyba muszę... co ja mam tu zrobić w sumie? Ewidentnie to mam jakoś. Może muszę w to rzucić? A, tam do góry. Kabel zasilający? No właśnie. Tego nie widziałem. No. No i pięknie. Tylko bez swojego robocika i bez miecza. Stęchlizna. Chyba jesteśmy głęboko. Bez miecza trochę słabo tutaj będzie, coś czuję. Czy ja w ogóle... a nawet... a, bo nie mam BT-1, to nawet mapy nie mam. Okej, okay, to chyba jest jakaś winda? Nie wiem. To pewnie potrzebne będzie BT-1 wszędzie. Coś tu trzeba, widzę, zrobić. Tylko nie wiem co. Trzeba to chyba zasilić. Okej, okay, tu już dalej nie mogę. Cóż, to się tu świeci na... a tego mogę przeciągnąć? To jest zasilający, nie? Coś uruchomiłem. Okej. Okay. Jakoś by tu zasilanie trzeba przeprowadzić. A tu jest. No. Tego nie widziałem tu. Otworzyły się. A. Trzeba kombinować, widzę tutaj. Dosyć fajnie. No, ciekawe. Spróbujmy się stąd wydostać. Jeszcze BT-1 trzeba znaleźć. Też nie wiem aktualnie, ile mam czasu jeszcze, bo tak niespotykanie trafiłem na tego kolesia. Myślałem, że się uda go pokonać. On mnie, kurde, sparaliżował. Chyba ktoś mnie obserwuje. I ogłuszył. O.
Ten ślimak z rogami. Jakimi? Ten, kto mnie tu zamknął, zabrał mój miecz. Odzyskam go. A, to są martwe te. One też są groźne, te robaki. Pajęczak. Nie może wszyscy... O. Hej, jest tu ktoś? Haj, czuwa na nago! Co? Pomóc ci? Hopa, sork tomo kili uba, szak pudu. Co? Sork tormo? Stuta karkina tonta! Tonta! Dobra, chyba w porządku. Ciuta! Moment. Okej. Coś czuję, że tu będzie walka. Co im się stało? Wow. Martwe zwierzaki. No okej, tu bez BT-1 nie dam rady. Też kurczę muszę ogarniać, żeby się nie zgubić. Okej, tutaj też za dużo nie zdziałam. O, to jest jakiś łowca czy coś? Ewidentnie tylko tutaj można. O! BD? BD1! To ty? Stoi tam. Mam cię! Jesteś cały? Zabierzmy cię stąd! Aha, fajnie. Czy ja mogę się na tym bujać? Ewidentnie jakbym musiał się bujnąć. Wow. No to było groźne. Okej. Coś tu mam załączyć? A może nie tu? O, shit. To tutaj coś muszę załączyć. Tylko tutaj nic nie widzę zbytnio. Ewentualnie tam na górę można by jakoś... No fajnie! Shit. Jak się wchodzi na górę? Bo właśnie tam na górę bym się tu... próbował bujnąć. Okej. No i teraz. I tu podłączyć. No. I jestem przybity one. Hej! Jak dobrze cię widzieć. Zdejmijmy ten ogranicznik. Dranie. No i tak nie mam miecza. Chodźmy stąd, zanim skończymy jak ona. Ucieknij z podziemnego. O kurde, panie. Ale dobra, myślę, że akurat tu sobie zakończymy. Tak będzie akurat, więc wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej!